Dzień dobry, zapraszam na kolejną część biologii dla klasy szóstej. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak rozmnażają się ssaki. Wśród ssaków występują łożyskowce np. wiewiórki koty, torbacze kangury i koale oraz stekowce kolczatki i dziobaki. Rola łożyska. Zarodek, rozwijając się w organizmie matki. Wytwarza błony płodowe, kosmówkę, owodnię i omocznię. Saki przynależą do owodniowców. Kosmówka bierze udział w budowie łożyska, dzięki któremu zarodek może się rozwijać. Płód połączony jest z łożyskiem pępowiną, co pozwala mu odżywiać się i pobierać tlen. Zarodek ma odrębny od matki układ krwionośny. Łożysko umożliwia przekazywanie tlenu. I składników odżywczych w kierunku matka-dziecko, a także dwutlenku węgla i szkodliwych produktów przemiany materii w kierunku dziecko-matka. Żyworodność. Saki rodzą się zdolne do samodzielnego życia, i już po kilku godzinach chodzą samodzielnie, jak na przykład konie i sarny. Inne rodzą się ślepe, ale w ciągu kilku miesięcy dojrzewają i usamodzielniają się, np. psy i koty. Wszystkie ssaki odżywiają się po urodzeniu mlekiem matki, wydzielanym przez gruczoły mlekowe. Stąd nazwa ssaki. Mleko jest bogate w białko i tłuszcze, dzięki niemu młode rosną i są odporne na choroby. Ssanie mleka matczynego jest możliwe dzięki budowie podniebienia, warkom, językowi i policzkom. Torbacze Rozwój torbaczy przebiega inaczej niż u łożyskowców. Ciąża trwa stosunkowo krótko, na przykład u kangura 38 dni. Młode rodzą się we wczesnym stadium rozwoju zarodkowego. Matka przenosi je do kieszeni skórnej, torby na brzuchu. W niej młode przyczepia się do sutków samicy. Ukryte w ten sposób ma zapewnione pożywienie, ciepło i bezpieczeństwo. Stekowce Nazwa stekowców pochodzi od wspólnego ujścia przewodu pokarmowego i moczowo-płciowego nazywanego stekiem. Stekowcami są kolczatki i dziobaki. To jedyne ssaki, które znoszą jaja. Dziobaki je wysiadują, a kolczatki noszą w kieszeni skórnej na brzuchu. Młode wykluwają się po dziesięciu dniach i żywią się mlekiem matki. Jednak stekowce nie mają sutków. Młode zlizują mleko wytwarzane przez gruczoły mlekowe. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejny i ostatni odcinek. Będzie dotyczył również ssaków i na tym zakończymy omawianie biologii w klasie szóstej.